Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Lords of the Fallen, dziś nareszcie prawdopodobnie idziemy skontaktować się z Bogiem. Trzeba w sumie skonfrontować bardziej niż skontaktować. Jak widzicie przy okazji też nasza postać jest trochę zmieniona. Trochę cięższego pancerza, no niestety nie udało się mimo inwestycji w statystyki różne tego ulepszyć. Ale spokojnie, idziemy z naszym mieczykiem, runami szczęścia, innymi badziewiami tego typu ku zwycięstwu. Jeśli się nie mylę w liczeniu, dzisiaj właśnie stoczymy bitwę z tym całym Adyrem, ostatnim bogiem. Co? Otwórz oczy, Harkinie. You came here to die at the hands of a god. Why fight me? Okay. There is much I can teach you. I can show you eternity. Wiecie co? Nieźle. Próbujmy je przekupić. Your first battle was an initiation. The first lord I sent upon you was not expecting you to be his match. Te prób, ile mi zajęło? Okej. Wow. Czyli może już pokonam tą całą dziesiątkę, już mam podsumowanie po prostu. A, muszę ich niszczyć. Po prostu. Later, you faced this one on the battlefield. Z nim? Dowódca. Zapomnij za pomocą ból. I dwa prób dwie. Czas niecałe 10 minut. You also defeated this lord and his minions. No, wyznawca. Prawdziwy ból. Była bitwa z nim, ale spokojnie, dam radę. Przy okazji patrzcie, co ja różne rzeczy dostaję za to. Champion, jeśli się nie mylę. Zabić za pomocą rękawica, magii, pocisk. Trzy próby. Tego bym się nie spodziewał się. Chociaż, no Simon może kłamać, tak naprawdę. You have fended off all the lord's attacks. Most impressive. Ja mówię, że to już jest koniec. Zabijcie pomocą dziedzictwo. Liczba pop 1. Niecałe 2 minuty, nie, to był rekord chyba. Okej. Or life from death. Good cannot exist without evil. You twist words to mean what you want them to mean. And then you brought the battle to my door when you defeated my guardian. Your savagery feeds this war. No dobra. Protektor, też za pomocą dziedzictwa 2. Niecałe 4 minuty. Atlas has destroyed universal balance. And so he has created chaos. No tak, tak, gadaj szybciej. Trying to put an end to what he calls evil. He has brought the Rogar forth
city. With every battle, the Rogar become stronger. This war will lead only to your own death and destruction. I wonder if that's not what you truly desire. Antanas has interfered in a realm he can't possibly understand. Dużo gadasz, ale ja chcę walki, a nie rozmów. Ja chcę ukończyć to wszystko już. If he is not stopped, I'll never surrender. Your true enemy is Antanas. He fears what he does not understand, what he cannot control. Aha, no i niszczyciel. Dziedzictwo to było elektryczne w 7 minut 22 sekundy i pierwsza próba. Dobre pytanie. Bardzo dobre nawet. Zacznę się wkurzyć. You drank it. You are like them now. I will show you a way out. I will give you a gift, and with this gift, you can give me the soul of Antanas. With this gift, you can restore balance and peace. The choice is yours, Harkin. Runa Adyra, runa mocy. Obrażenia fizyczne, panowanie przy bloku, runa fizyczna. Dzięki runie rękawicy mężczyzna. To jest po prostu runa mocy. Ale jakiś ten specjalny rodzaj. Wow. I co? Castle? Castle, is it really you? Hello. What's the meaning of this? Are you a deer? No, Harkin. I'm not a god, but I'm not the man you think I am either. Okay. Tego się nie spodziewałem. Tell me who you are. The universe requires balance. I am the guardian of that balance. I do not serve Antanas or a deer. I am the true judge. You brought me into this fight to create more violence and chaos. Why? Your capacity for barbarism is equal to that of the Rogar lords. Before you, Antanas' army was hopelessly outmatched. The Rogar lords would have destroyed them with little effort. Then this world would have fallen into utter chaos. Dobra. Co to za runa? What is this rune Adir gave me? I never imagined a rune like this could exist. It holds a tremendous power, and only its holder can decide how to use it. Okay, where just Adir. Adir? Why didn't he fight? Thousands of years ago, Adir did come to the battlefield, and that is where we defeated him. He has learned his lesson. There is more than one way to win a war. Adir did not raise his sword against you, but he did offer you a choice. So I'm to be the pawn of an insane judge descendant, or an insane god.
Who am I to believe? A man or a god? That is the riddle. Who do you believe? Okej. Okay. Wiecie co, nie wiem... Czy to znaczy, że jednak będę musiał pokonać tego Antanasa, a nie... Adyra? Chyba, że to jest wybór. Zresztą nie wiem, co teraz. What happens now? That, Harkin, is up to you. Return to the Citadel. See Antanas. Then, you will know what to do. This is where we say goodbye, Harkin. I can no longer be your guide. Consider this, Harkin. You have fallen into darkness and despair and risen to redemption. You know that even flawed and broken men and women can redeem themselves. Look inside yourself, Harkin. Ask for guidance there. The balance of the world is in your hands now. Okej. Okay. Wiecie co, nie. Ja nie wiem, co mam z tym wszystkim zrobić, ale... Powiem wam szczerze, nie wiem, przebacz. Ja chcę dzisiaj zakończyć to wszystko, więc skonfrontujemy tego, kogokolwiek tam mamy skonfrontować i miejmy nadzieję, że... No, że się to uda. Mamy jak na liczniku 11 minut. O was z Bogiem. Zalane sale, jakiś przedmiocik. Kurką tu zaklęć i coś jeszcze tutaj. Ciekawe co to jest, jakiś poligon czy coś. Ja. Ale nie będę ukrywał, nie mam ochoty się tym już zajmować. Może kiedyś będę 100% to wszystko, ale póki co nie. A, już jesteśmy w Cytadeli w sumie. Blisko wyjścia, fajnie. Aha. Czyli tutaj już jest ostateczne starcie? Nie? Okej. Okay. Dobra, czyli... Jednak jest jeszcze dwóch bossów, a nie jeden. Powinien to być jakiś problem, sądzę, z tym co tutaj widzę. Nie biją mi za dużo. Ja im biję za to w miarę. Nie, starcie będzie bardzo proste w moim odczuciu. Jasne. Chyba, że mi się czaru nie uda rzucić mojego ulubionego. Gdzie drugi braciszek? Dobra, mniejsza o co? O, wrócił, super. Wiesz co, w pierwszego bym już wyjmował tego. A, to oni się zamieniają. Za każdym razem tylko jeden walczy. Okej. Okay. Dobra. Ta walka będzie łatwiejsza niż myślałem. Nie ukrywam, mógłbym używać potężniejszej broni prawdopodobnie na nich, ale co ja się tam będę męczył z czymś, co bije więcej. Podkreślam, nie dużo więcej, no ale jednak więcej. Ale nie umiem z tego korzystać, jak mogę wykorzystać właśnie zamiast tego to coś, co mam teraz, czyli ten mieczek. Dobra, jeden łyk, zarzucamy jeszcze odporności. A, drugi brat się zlazł, czyli tamten zaraz się schowa pewnie. Na szczęście, jak widać, starcia z nimi nie są niczym. Tak naprawdę, w porównaniu z tym, co już do tej pory mnie spotkało. I powiem to szczerze, naprawdę. Czuję, że nie postarali się z tym bossem. Po prostu dwóch na jednego i co, i to ma być to wielkie coś? Chociaż to oznacza, że w takim razie źle liczyłem, bo on nie mógł być Antanasem. Cały Antanas to nie będzie już boss. Tutaj to tam muszę go dobić, albo go nie dobijać. Tyle w sumie.
Rockley. Nie ma czasu teraz na moje wzmocnienie odporności. Trzeba pokonać tego braciszka. Super. Normalnie super. Oj, już ku nie. Ognisty brat, tylko jego brakowało. Ale może uda się tego odbłyskawca przynajmniej wyeliminować. Fajnie by było. I oczywiście nie. Musiał uciec. Jego chyba lepiej będzie właśnie z rękawicy dobijać. Nawet jeśli dłużej, to dużo bezpieczniejsze to będzie. I swoją drogą, wiem, że da się tak zrobić to. No. Nie mogę użyć w ten sposób, szkoda. Dobra. Spokojnie, damy radę. Nie będzie to łatwe, ale jestem w stanie powiedzieć, że damy radę. Czy będą zmiana miejsc? Fajnie by było. Tak. Jest nasz braciszek elektryczny. A. I teraz oba żywioły on posiada. No cóż, nawet jeśli to, powiem szczerze, dużo to nie zmienia trudności tej bitwy. Znaczy, ile mam jeszcze mikstur dostępnych, co? Zwycięstwo jest nasze po prostu. Tylko dla co, to muszę modlitwę zacząć stosować, bo ona mi przyspieszy regenerację many. A czuję, że bez many to ja tutaj nie ma szans, żebym coś osiągnął. Bij Harkin. Tam Harkin. Znaczenia nie ma. Jak cię teraz nazwę? Znaczenie ma tylko to, żeby zwyciężyć. Dobra, teraz puli ogniem to można się napić. Więc spokojnie. Nie, naprawdę, całkowicie szczerze, nie czuję tego. Nie czuję tego bossa. Mam inny typ uników niż to, co zazwyczaj. Nie to, że to jeszcze jestem w cięższym pancerzu. Dobra. Mam na mnie turkę. Jeśli by się nie udało pokonać tego ostatniego. Okej, czyli to też był jeden z rogarów. Okej. Pewnie tak samo jak tamten, którego spotkaliśmy potem na dziedzińcu, była to robót Kantonat, jak mu tam. Ale dobra, mniejsza o to. Damy radę. Uch, na jednego achievement, czyli pewnie za pokonanie i zapora. Kuplesz. W wersji złotej, czyli że udało mi się jakieś tajemnicze wyzwanie zaliczyć. Swoją drogą, właśnie widziałem jeszcze tam przed chwilą ludzi, którzy są moimi wrogami. Czyli już chyba za mnie zdecydowali. Tak, zdecydowanie już. W moim imieniu powiedzieli, co ja chcę zrobić. Cię widzę, że gra jest bardziej liniowa niż by tego sami twórcy pewnie chcieli. Ale nie. Ja po prostu ta muzyka. Nie jestem może majsterszczyk czy coś, ale to jest to samo, co było słychać w tym. They were given some kind of elixir, and
to change them. First they screamed in agony. Then they started to grow. One held from fire, second surrounded by lightning. I ran from there. I could not watch. Faktycznie to była robota pracownika NASA. Nie, ale powiem wam szczerze, czuję tą powagę, tą epickość sytuacji teraz. I nie wypełnię zadania. Szkoda. Dobra. Ale ja czuję po prostu... Nie, powiem wam szczerze, już teraz mogę powiedzieć, chociaż to jest stara gra i też nie powinienem jeszcze tutaj szczycić swoją opinią czy coś. Ale dla mnie to jest naprawdę... The traitor is coming this way. Prepare yourself. Powiedzmy sobie szczerze, to jest dla mnie naprawdę epickie przeżycie. Nie spodziewałem się aż tyle po takiej gierce. Powiem wam szczerze, ja od początku wiedziałem, że to będzie fajna gra. Ale wiele osób, czy to z Polski, czy to z zagranicy, negatywnie o tym wszystkim mówi, więc sądziłem, że to będzie aż takie miłe przeżycie chociażby dla mnie. Tu proszę. Jeszcze chcę mnicha odwiedzić, jeśli się da. Chociaż z tego, co widzę, co niestety. Nie ma już miejsca na powrót. Mam po prostu epilog. Więc chyba nie musimy się już wstrzymywać dłużej z czymkolwiek. Po prostu z rękawicy dziadów i tyle. Dałem? Tak? To szkodraw. Sztylet. Patrzcie, jaka piękna klamra kompozycyjna. Początek gry byliśmy tam, walczyliśmy z pierwszym rogarskim lordem. A teraz to prawdopodobnie będzie nasz ostatni punkt kontrolny. W momencie, kiedy ruszamy na... prawdopodobnie na tego całego Antanasa. Chociaż ja dalej sądzę, że gra powinna dać nam chociaż namiastkę wyboru, co chcemy zrobić. Ale dobrze, jakby nie było, nawet jeśli jest to ciągnięte tak liniowo, ja powiem wam tyle, już uwielbiam tę grę. Nie, oczywiście dalej nie jest to poziom Dark Soulsu pod niektórymi względami, ale powiem szczerze, się tutaj bardziej wczułem w postać, którą jestem, niż miało to miejsce w Dark Soulsach. Yeah. Tak, kapitanie, zawsze chciałem was zdradzić. Gdybym się teraz tylko pamiętał, którym się zmienia. O, dobra, tym, okej. Muszę się przygotować jeszcze lepiej. Dobra. No i oczywiście mi zabił, bo jakby inaczej. I wszyscy strażnicy tego miejsca się odrodzą. No niestety. Nie znikąd jest ich nagle trzech. Chociaż powinien być jeden. Tylko po to, żebym stracił swoje doświadczenie. Oczywiście. Musiało się też raz to zdarzyć. Co z tego, że tak dobrze gram, że nigdy nic. Tym razem na spokojnie.
szybkiego gościa. A, przecież też tutaj był już. Dobra, spokojnie, damy radę. To ja rozumiem. A taka regeneracja many pozwala mi spokojnie sobie strzelać jak chcę i kiedy chcę. Nie ukrywam, nie wyszło może najlepiej, ale dam radę jeszcze. Ilu jeszcze ich tutaj będzie? A, jeszcze łucznik, okej. Okej. No i mamy kapitana. Oczywiście zeżrę jak najwięcej. Dobra, może nie jak najwięcej, ale odłamek muszę zeżreć. Magiczny. Żeby mieć szanse spore unicestwić go, zanim on w ogóle tu podejdzie. Attacking me doesn't seem like the best idea now, does it? A real man obeys his orders. Lives by his word. But what can a traitor like you know about that? I'm not a traitor. Scum will always be scum. Go on. Finish what you've started. Nie mam zamiaru go zabijać. Powiem wam szczerze, nie czuję potrzeby, żeby to robić. Dobra. Ale nic stało się. Szkoda tylko, że epicka muzyczka zgasła, że tak nazwę. He's lost his mind. All is here. Ja nie chciałem z wami walczyć, to wy zaczęliście. Ja waszego kapitana oszczędziłem. Ale najwidoczniej wy nie możecie mnie oszczędzić. Co z tego, że ja tego nie chcę? Oczywiście, musiałem zginąć. Musiałem, oczywiście. No cóż. Mi epicka muzyka powróciła. Nie wiem, czy mi się to uda. Bo nagle moja wewnętrzna lama się obudziła. A moja postać dostała zeza. Czy coś, bo nie potrafi trafić jednym strzałem po prostu. Dobra. Standardowo. Muszę mieć zwiększoną regenerację many, jeśli chcemy z nimi szansę. No i zaraz tutaj zginę, bo jakby inaczej. Przecież to jest konieczne, żeby było fajnie. Muszę poumierać z 50 razy. Spokojnie. Dam radę. Wiecie co, oszczędzę wam trochę tego czasu. Po prostu spotkamy się już na schodach, tam bliżej Antenasa. Dobra. Jesteśmy tu znowu. Nie wiem po co chlałem miksturę. Pewnie z przyzwyczajenia, że tam mam te odłamki. Ale dobra, spokojnie. Damy radę, tylko na spokojnie trzeba do tego wszystkiego podchodzić. Dziękuję, co my tu mamy? Klucz do kufla w... Kufla, tak, kufra. W planetarium.
okej. Okay. Czyli Castle nie żyje. Teraz dopiero to zauważyłem, ale okej, okay, warto wiedzieć. No, znowu? Nie wierzę. Dobra, jesteśmy tu ponownie. Tym razem przygotowani na spotkanie z tym kimś. Nie, nie chciałem go zabijać. Chciałem tylko tego, który dalej próbuje ze mną walczyć. Dobra. Mam nadzieję, że tym razem będzie już spokój, bo ja nie chcę walczyć. My visions were right. Harkin is a man of pride. He would defy God. He would restore balance. I saw him thrown into a pit, punishment for unspeakable crimes. Yet. Oj, przerwałem chyba. Dobra. Może znajdę to, o co mi chodziło. Nie. O, jest. My visions were right. Harkin is a man of pride. He would defy God. He would restore balance. I saw him thrown into a pit, punishment for unspeakable crimes. Yet, I trusted the visions and set him free. I'm glad Providence has led me to the end of this very path. It's hopeless. Nothing can save us now. Ha, kolejny. Wiecie, co jest najgorsze? Nieważne, w którą stronę będę szedł, tak czy jak trafię pewnie na miliony takich wrogów jeszcze. Nie chciałbym walczyć, ale muszę. O, okej. A tool of chaos. It can build. It can destroy. It's beautiful. Tell me about the rune. It's unlike anything, yet contains everything. Power born from weakness. Weakness turned into power. Thanks for the explanation, I guess. Wiecie co, nie wiem. A weź tą runę w cholerę, i takiej nie potrzebuję. You can take it if you want. I don't need it. A gift nobody dares to accept. A gift too great to decline. Are you sure you want to part with it? Yes. I will treasure it. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, zła decyzja. Ale no cóż, nastała ostatnia chwila. Zobaczymy, co tu się stanie. Więc to prawda, że on się stał taką bestią. Ej, no cóż. Zobaczymy, co dalej. Piękny to nie jest, tyle mogę wam powiedzieć. No, robię jakiś fal uderzeniowy, który mnie przewracają tak po prostu. Chodźcie, jak z tym walczyć, jeśli każdy jego cios cię przewraca? Dobra. Oj, będzie miał dużo życia. Jak nic przyda się tutaj moja nowa sposobność. Da się podróż zająć tą funkcją? 75. Niedużo. A wiecie co, no takie niedużo jest lepsze niż nic. Znowu. Oczywiście. Oj. Ciekawe. W
I ta walka będzie miała fazy. Fajnie. I takie z góry widoczne fazy. Dobra. To niech i tak będzie. Dobra. Czym w ogóle jak sobie poradzę? Ile podejść tak całkowicie szczerze będę miał do tego paskudztwa? Co mi się nazywa sędzia, tak swoją drogą teraz zauważyłem. To teraz? To jest? A. Se wezwał pomoc. I oczywiście mnie zabił, bo nawet nie wiedziałem, co on robi, jak on robi. Ej, typowe, typowe. Aha. I walczę z nim o pełni sił, ale tutaj od początku. Super. Bardzo sprawiedliwe, bro, wiesz? Ale uderzenie, powiem wam szczerze, to jest chyba najgorszy element wszystkich jego ataków. No na coś jakoś mu sobie poradził może. Mijając to, że później on w ogóle będzie jakoś wyskakiwał w kosmos, wzywał miliony pomocników i po prostu znikał sobie. Nie wiem, jak ja mam go pokonać. Ale zdecydowanie, jakby to miało być, czy nie być. Nie wiem, czy dam sobie radę dzisiaj. A też wiecie co, spróbujmy może czymś tego typu. Nie sądzę, żebym sobie miał poradzić. Ale kto wie. Kto wie? 112. Nie wiem. 112 to było tyle. Więcej, jak zwykle. Dobra. Co mi się tak zaczyna wydawać, że nie robił w ogóle przerw prawie w atakach swoich. Jak są jakieś przerwy, to za krótkie, żeby cokolwiek zrobić porządnie tym. Dobra. Zgaduję, że muszę ich wszystko szybko wyeliminować, zanim on zacznie swoją zabawę. O, okej. Chyba jak już zacznie, to nie ma dla mnie nadziei. No, prawdopodobnie tak jest właśnie. Co? Dobra, mniejsza o to, co by to było, nie było, co ważne, że pokonałem gości. Na szczęście chyba on wessał, tak jakby. Tak, to co nie wróży raczej nic dobrego. Ale dobra, przynajmniej na plus jest to, że
nie widzę już żadnych zmian faz, więc może sobie poradzimy. Żeby nie było dzisiaj, spodziewałem się, że może być ciężko. Chociaż spodziewałem się czegoś całkowicie odmiennego. Taka też prawda. Więc największy sekret, nagrywam to zdecydowanie długo, długo przed tym, gdy odcinek ten ujrzy światło dzienne. A, powtórka z rozrywki. Dobra, jeśli mam sobie z tym poradzić, muszę wziąć kryształ energetyczny i wyeliminować ich jak najwięcej się da, zanim się zacznie to piekło. Nie, zdecydowanie nie. Widzimy się, jak już będziemy o połowy paska życia. W ten sposób to donikąd nie prowadzi. Dobra, boss drugi raz będzie wskakiwał sobie na wieżę. Więc tak, sztuczka polega na tym. Pierwszego można dobić w ten sposób, jeśli nie, to już trzeba być ostrożnym. Podnieście promień. Jest bezwzględny. I tak, po prostu biegamy, unikając promienia. Teraz zarzucamy na siebie regenerację. On zeskakuje, że tych, którzy przeżyli, lecząc się trochę dla każdego z nich. I w ten sposób musimy go pokonać. Nie jest to trudne, ale pozwólcie, że tak jak się skupię na walce, więc nie będę gadał. No wybaczcie, ale tak będzie dla mnie lepiej. Nie, wiecie co, nie. Po prostu nie. Wy to widzicie. Ta gra mnie najprościej w świecie nie lubi. Nie wiem, ja już nie wiem, jak mam sobie z tym czymś poradzić. Myślałem nad zmianą broni czy coś, ale nie mam nic sensownego. Jedne co mi zostało, to ewentualnie tam czułem. Zobaczę, może tym dam radę, jeśli nie to. Nie wiem co.
Dobra, wiecie co, to jest chyba jednak sposób. Robić ataki z wyskoku. Tą maczugą. Obręcznie. Tak, zdecydowanie, w ten sposób go pobijemy. Dobra. Jesteśmy blisko zwycięstwa. Zobaczymy jak wyjdzie. Udało się. Czy wy to widzicie? Pokonaliśmy go to jeszcze maczugą, którą mówiłem, że nie dam rady grać. No nie wierzę. I znowu ta epicka muzyczka. Dobra, uwaga, uwaga. Mamy miniaturkę. Dziękuję bardzo. Ukończyliśmy Lords of the Fallen. Jestem teraz już tego pewien. Zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje i w ogóle, ale... Wow. Wow. Coś się dzieje. Ciekawe, co konkretnie. Ale okej. Wow. And so Harkin defied a god. He cast the rune aside and struck Antanas down using only his sword. And in the end, he cast that rune aside, restoring the forces of the world back into balance. Harkin found the balance even between the power of his sword and magic, using both means to defeat all manner of Rogar lords and man-made creatures. Despite the markings on his face, he proved himself to be a compassionate man who showed mercy to the just and unjust alike. Once he realized there was incredible knowledge gathered in the planetarium, Harkin became eager to learn the secrets of this world. Nieźle. He could not stand idly by while Antanas conducted his dark experiments on the beasts. Okej. Czy nasze decyzje
Zostały tu wzorowani bardzo dobrze. Yetka was able to reunite with her family. The crafter's crystal was returned to him. He went back to his dimension travels and studying the runes. Nieźle. Harkin sealed the fate of both realms for many years to come. Historians of the future will forever wonder what the world could have been if Harkin's choices had been different. A więc to tak. Naprawdę udało nam się. Ukończyliśmy Lords of the Fallen. Jak mówiłem, nie chcę się rozwodzić jakoś szczególnie nad grą, bo już stara jak świat i pewnie każdy ją zna. Bo w sumie no, to już 6-letnia produkcja. Ale bądź co bądź, ja mogę powiedzieć jedno. Zaskoczyłem się pozytywnie i zdecydowanie kiedyś jeszcze do ogrywania tego wszystkiego wrócę. Inną klasą, na zasadzie, wiecie, teraz zrobiłem to młotami głównie, czy magię niebieską. A jeszcze chciałbym zobaczyć, jak będzie pod magię czerwoną, magię zieloną, sztyletami, dajmy na to kosturami. Całkowicie, wiecie, odmienne style gry. Ale no, nie powiem tak, nie, nie będę już tego pokazywał na pewno. Właśnie nie powiem tak, nie, kontynuując, jeśli chodzi o to, kiedy. Nie powiem tak w tym roku, nie, nie w tym roku, nie wiem. Ale gra była super. I proszę, mnóstwo polskich nazwisk. Bo jak mówiłem, jest to polska gra. Polska odpowiednia na Dark Soulsy, pierwsze. Albo drugie w sumie. Drugie już też były tak. Nawet z Color chyba. Ale mniejsza nad... o to. Po prostu, mimo tego, że wiele osób właśnie mnie krytykowało, ja jestem bardzo zauroczony grą. Moim zdaniem, mimo niewielkich nieścisłości, takich powiedzmy, rzeczy, które można byłoby pominąć, czy zrobić moim zdaniem inaczej, bądź lepiej. Nie, ale nie zawsze lepiej, może bardziej inaczej właśnie. Gra była super. Chociaż, no nie ukrywam, chciałbym bardziej rozwinąć wątek, ten powiedzmy rzemieślnika, czy chociażby wytłumaczenia, powiedzmy, co skłoniło Antanasa do takich działań, ale jak na gierkę taką, jaką jest, super. Dobra, to chyba tyle z tego wszystkiego, co mogę powiedzieć. Tak więc niech napisy końcowe sobie lecą, podbijają mi czas odcinka. A ja już dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych epizodach z różnych gier. No oczywiście między innymi Skyrim, a co dalej się zobaczy. No i to tyle, trzymajcie się. Hej, hej.